We wtorek 14 maja zakończył się drugi z 6 etapów Rico Document Arena. Podczas 2 dni wrocławskiego eventu, którego areną był nowoczesny stadion miejski zbudowany na zeszłoroczne Mistrzostwa Europy, łącznie pojawiło się blisko 500 gości. Organizatorzy nie kryli zadowolenia. Well, hello, I'm just arrived here at the Rico Arena. I think there is 6 of them in Poland and so very impressive setup. A lot of demonstration of tons of Rico solution, and particularly our production printing solution are very much highlighted here with the new flagship, the C-Nano One Plus for commercial print, graphic cards, heavy duty, and also a wide format seems to attract a lot of traffic around it. So I'm very happy to see all of this display, and I'm sure we'll hit the market here in Poland. Z nami jest pan Rafał Gutkowski, dyrektor handlowy Rico Polska. Panie dyrektorze, poprosimy o generalną ocenę tego drugiego wrocławskiego etapu Rico Document Arena. Kolejny dzień i kolejny bardzo udany dzień, w którym znowu odwiedziło nas kilkuset klientów i z tego co widzę, to frekwencja w dalszym ciągu nam dopisuje. To co mnie przede wszystkim cieszy, to to, że ci klienci, którzy przychodzą do nas, to oni przychodzą z konkretnymi problemami, swoimi potrzebami, dokładnie wiedzą czego szukają, tak? A to, co daje mi satysfakcję, to daje mi satysfakcję fakt, że potrafimy na te ich potrzeby odpowiedzieć, że znajdują tutaj odpowiedzi na pytania, które stawiają. Cieszy mnie też bardzo duża frekwencja partnerów IT i resellerów, którzy chyba po raz pierwszy zrozumieli, że Rico to nie tylko pudełka, że Rico to także są rozwiązania i wartość dodana, którą mogą swoim klientom zaprezentować. A jestem przekonany, że ten roadshow pozwoli nam na zbudowanie dużo lepszych relacji w tej chwili z partnerami, i wielu z nich wprowadzi nasze produkty do swojej oferty oraz rozwiązania. Jesteśmy wszyscy zauroczeni tym stadionem i zachwyceni organizacją. Działa tu wszystko perfekcyjnie, bardzo miła obsługa, bardzo ogromne, duże wsparcie ze strony organizatorów, a sam stadion, no zazdroszczę Wrocławowi takiego stadionu. Miejsce na pewno fajne i na pewno będzie starał się je odwiedzić nie tylko podczas imprez takich jak ta, ale pewnie podczas jakichś imprez sportowych. Rozpędzamy się. Teraz jeszcze ciągle zostajemy na południu Polski, jedziemy do Krakowa. Zapraszamy pojutrze na stadion w Krakowie, a później już jedziemy do centralnej Polski, do Poznania i do Bydgoszczy, no żeby zakończyć pod koniec miesiąca w Gdańsku. Serdecznie wszystkich zapraszam, naprawdę rzecz warta zobaczenia i odwiedzenia nas, zwłaszcza, że to jest w sumie taki przewoźny warsztat, na którym wszyscy mogą wypróbować, jak rzeczywiście działają rozwiązania, jak działa cała infrastruktura. To nie są pokazy, to jest po prostu praca na żywym organizmie, co bardzo się podoba naszym klientom. Serdecznie zapraszam.